Halo, halo, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z Gothica. Ja jestem Mateusz, a dzisiaj pójdziemy sobie na polowanko. Ale najpierw złożymy ofiarę. Tutaj wycyrklowałem sobie 1200 sztuk złota, czyli potwierałem wszystko. Potwierałem jeszcze te muszle i to, co tam miałem. Posprzedawałem, bo tam jakaś siarka, tu jakaś perła, chyba dwie perły dropły i ostryka. I sprzedałem część strzał, żeby mieć 1000 złota i 200 sztuk. Chciałbym. Bo nie pamiętam, ile potrzebujemy, żeby dać temu Bartokowi. Oj, nie tak. Bo tak, ten chłop od nas potrzebuje 1000 i dajemy mu zawsze po 50 sztuk, bo dzięki temu też dostajemy więcej tam tych pierdół. Przynajmniej tak mi się wydaje. A dzięki temu dostajemy dużo hapsa, więc to jest generalnie warte tego. Wydaje mi się, że Bartok chce od nas 100 sztuk złota, ale w razie czego mamy 200. W razie czego mamy też taką opcję, jak pójście do posążka Innosa. Ale to chyba zrobię poza nagraniami, bo z posążku Innosa możemy dostać 10 zręczności. O, punkty nauki. A to nie pamiętałem, że on coś takiego daje. Dobrze, punkty trafień, punkty trafień, w ogóle punkty trafień, ty, jak ja nie ogarniałem, o co chodzi, że punkty trafień, ty, bo to jest hit points, nie? A zawsze tak, punkty trafień, no dobra, no fajnie, no punkty trafień. A, i już. No i dobra, i teraz mamy 161 hapsa. To jest dużo, dużo więcej. Dzięki temu też mamy 2 punkty nauki więcej, więc możemy się troszeczkę zręczności poduczyć, w razie co. Tak, możemy się w razie czego poduczyć. Zrobimy sobie, ja wiem, że mieliśmy zacząć na początku tego tego całego magazynu. Czemu nie pójdziemy, na polowanie razem? A więc, to znaczy, tak. Dobra, ale uczciwie. A, 50 sztuk złota w ogóle, no to dobra. Proszę. To niech nam da. Chodźmy. Idziemy sobie na polowanko. I na tym polowanku, ale taka jest ładna. Ta gra ma 20 lat, dopiero teraz niedawno gram sobie w Baldur's Gate'a i tam też jest. Ale to jest ładne. W Alan Wake'a 2 gram, ale to jest piękna gra. Gram w Gothica, ale to jest piękna gra. Ale no, nie, w sensie podoba mi się to, jak tu każdy element pasuje, jasne. Na przykład miasto Skronik Myrtany podoba mi się. Aha, w ogóle chciałem nacisnąć F5, żeby sobie zapisać gierkę. Na przykład miasto Skronik Myrtany podoba mi się bardziej. Ale no, bez przesady, nie? Szanujmy się, jakby mierzmy siły na zamiary, tak? No, to nie jest tak, że oni tę grę, to wiecie. Znaczy, co chcę powiedzieć? Chodzi mi o to, że panowie z Pirani, a ludziki teraz, to zakładam, że oni pracowali dłużej, chłopaki, i pracowali też no, w znacznie większym, na większej ilości ludzi. Znowu jedna ludzi. Z tych głupich bestii. Dobra, tu trzeba mu pomóc, bo generalnie go zabiją i chyba już go zabiły. Dobrze, napij się, stary. Mhm. Jest tutaj taka fajna sprawa, bo tutaj są zębacze w ogóle 3 i możemy mu te zębacze w ogóle podprowadzić. Jest jeszcze inna inszość. Czekajcie, niech on się... Czy on na mnie czeka? Nie, musimy poczekać, aż on będzie na nas czekał. Tak, on teraz sobie na nas czeka, więc możemy wziąć te zębacze, które tam są, i podprowadzić mu. No ja, żeby zabić te pełzacze, zębacze. Czyli się źle mówiłem? No dobrze mówiłem. Zrobimy sobie sejwiczka. Weźmiemy, o kuźwa! Nie spodziewałem się tego. Ale dobrze, że przyinwestowaliśmy w zdrówko. Panowie zębaczowie! Strejfuj, Mati! Strejfuj!
O cholera jasna. No to może nie być najprostsze doświadczenie. Dobrze. Niech oni za... Dobrze, ostatnie podejście. Dobra, jak to się nie uda, to później sobie ich dobijemy. Bezproblemowo. Co jest? Telefon mi dzwoni. A no teraz do mnie... No, dobrze. No i zginąłem przez ciebie. Kurde. Nie wolno teraz do mnie dzwonić. Teraz jestem zajęty. No. I tak się szanuje swój czas. Nieważne, czy to dzwoni szef, kolega... Nie no, od kolegi bym odebrał. Czy dziewczyna, tak jak w tym przypadku. Jak ja się cieszę, że ona nie ogląda moich odcinków. No nie, no jeszcze kod mi miałczy. Ja pierdzielę, dobra. Jak ktoś jest cierpliwy, to można ich podprowadzić w ten sposób. Tak, że oni robią takie czułap, czułap, czułap. A w ogóle, ile ja mu takiemu zębaczowi zadam? No. Nie w ten sposób, dobra. No i w dupa. Nieważne, nieważne. Jak myślę, że jak ogarniemy sobie łuk tam od groma, podlewelujemy troszeczkę z rękę, to bezproblemowo to sobie ogarniemy. No, myślę, że bezproblemowo. Dobra, strać te zębaczy 3. Znaczy to jest 600 expa, nie? Mielibyśmy level, ale... Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dobrze, cześć kolego. No i jak myśli? Oczywiście, że powinniśmy iść dalej. Stary. Tu jest cieniostwór. O. No widzisz, stary? Mamy skórę cieniostwora. A ty dałeś mi 300 expa. Generalnie, no to Bartek jest taki fenomenalny. Ja nie będę na krwopijców, wiecie, strzał marnował, bo chwilowo... Trochę mi ciąży na złocie. O, no i mamy kolejny level. I zarąbiście. Bartoczek. Dziękuję ci bardzo, przyjacielu mój. Serdeczny. Jest jeszcze taka kwestia, że tutaj niedaleko są bandyci. Tu jest ork oczywiście. Bartok, dasz sobie radę. Ja cię dopinguję, stary. Oj, oj. Dobrze. Tak, i on teraz chce z nami pogadać. Ale, ale, ale. On cały czas jest z nami w party. Przez to, co on zabije, to my dostajemy expa. Tutaj są gobliny. Gobliny możemy sobie zlurować i mu podprowadzić. Miejmy nadzieję, że to będzie lepszy pomysł. To są czarne gobliny, więc prawdopodobnie jeden atak takiego goblina i leżymy. Więc lepiej, żeby nie dziabnął, tak? Pamiętamy nauki Draxa. Lepiej, żeby nie dziabnął. Lepiej, żeby nie dziabnął! Oj, stary, lepiej, żeby nie dziabnął! Stary, help me! Dobrze? Się nie uleczyłem. Czy możecie mnie zostawić? A gdzie jest Bartok? Aha. Dobrze. Kolejny exp. Tam jest jeszcze jeden. No. Ale to nie wszystko, moi drodzy. Bo tutaj jeszcze są bandyci. Ale tych bandytów to ja myślę, że nie będę mu podprowadzać. Bandytów sobie jakoś wytłuczemy, co? Co wy na to? Żebyśmy też mieli jakieś wyzwanie, tak? A nie wszystko za pomocą NPC-ów. Czy ty wybiłeś wszystkie te gobliny? Z goblinami się beznadziejnie walczy. Tak, ty ich wszystkich wybiłeś. Nie pamiętam, czy tu nie ma jakiejś tabliczki. O! A, to jest w ogóle otwarty kufer. A ma kłódkę. Ja mam nadzieję, że ten quick loot to nie jest tak, że on mi otwiera skrzynki, które są na wytrych. Mam nadzieję, że tak nie ma.
W sensie, no, jakby otwieranie zamków nie jest problemem dla mnie, tylko chodzi o to, że nie mam tego, nie mam jeszcze tej umiejętności, nie? Więc, no cóż. Aczkolwiek, ile ty masz zdrowia, stary? A, ty masz dużo zdrowia, wiesz? Powiedz mi... No teraz to mnie... Oj, 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 oj! Ale w ogóle, nie wiem czy widzieliście, dostaliśmy expa za siebie. No teraz to mnie... Ojoj. Ojoj. Zróbmy tak, żeby on wyciągnął łuk. Jeszcze się spotkamy! Ojoj. Kolego. Problem w tym, że ty jesteś mistrzem broni jednoręcznej, wiesz? Jeszcze się spotkamy! A to oznacza, ni mniej, ni więcej, że jestem martwy! Dam se radę, 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 dam se radę. Jeszcze się spotkamy! Zróbmy sobie teraz zapis. Mam nadzieję, że on nie wyciągnął teraz łuku. Ojoj. Ojoj, 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 ale mu nie weszły hity. Gdyby mu weszły hity, to byśmy byli martwym trupem. Ajajaj. Nie próbuj tego jeszcze raz. Nie pykło to po mojej myśli. Jeszcze się spotkamy. Tak, tak, spotkamy się, stary. Spotkamy się na zakręcie. Co z nami będzie? Jeszcze się spotkamy! No... No żeż ty... Psie! Jak śmiesz! Ojej... O! O kurde! Jeszcze się spotkamy! Nie miałeś tu wchodzić! Ajajaj! Nie wolno tak mi robić! Niepotrzebnie może to zrobiłem, co? Może go zaatakowałem, ale on ma fajny łuk, ja bym chciał ten łuk, wiecie? A w mieście to raczej tak średnio, żeby z nim walczyć. Jeszcze się spotkamy! O! Aj, ty, mendo, ty! Dobra, wiecie co? Ja po prostu skleję ten odcinek i spotkamy się, jak już z nim wygram, dobra? Halo? Mamy kontakt? Mamy kontakt, moi drodzy? Jest... Oj, oj! Oj! Je! Nie próbuj tego jeszcze raz. No jednak nie pykło. To po mojej myśli. Yeah! Dobrze. No i patrzcie, ile cudownych rzeczy mamy. Mamy w ogóle taki łuk. 90 zręczności wymaga, ale mamy go. To jest w ogóle fajna maczetka. 90 siły wymaga. Ale jest to do sprzedania, w razie co, nie? Mamy też broń orka. On, wydaje mi się, że może nas nie lubić. O rany, moja głowa. Chyba jeśli sam się striggeruje, nie powinno być źle. Jesteś jakimś oprychem, Lord Andred. Ej! Dobra, wykorzystajmy ten zwój. I tak na nim zarobiliśmy, dobra? Weźmy se niepamięć. Dość tego, wracam do miasta. O. Tutaj jest zbyt niebezpiecznie jak dla mnie. Nawet we dwóch. Ork, zaraz za miastem. Jasna cholera. No to na razie. Możesz sprzedać. No... Spryciarz. Aha, chwila. Wszystko jest z tobą ok, tak? No dobra. Ale wiecie co, a jakbym... Z nim nie użył tego zwoju. Teraz nie wiem ile czasu. Nie, no chyba. Chyba się nie uda bez zwoju, co? Dość tego, wrac tutaj. Tak. No dobra, no nie udało się bez zwoju, ale to nie szkodzi. Mamy to, o co nam chodziło. Dzięki temu się znacznie wzbogaciłem.
I jest to fantastyczne. Myślę sobie, czekajcie, tam było chyba z 11 minut. Pójdziemy sobie tutaj jeszcze, bo tutaj są bandyci. Mamy tam ze dwa zwoje. Troszeczkę strzał mamy. Chyba jeszcze strzały z Bartoka zebraliśmy, tak. Tu też jest kolejny krótki łuk. To taki, jaki mam. Przydałoby się przejść się, kurczę, przed jakąś taką mocniejszą eksploracją. Można by przejść się z Lareskiem i pozbierać sobie expa. Na niego też możemy zawsze sfokusować tych bandytów, którzy okradli Hakona. Nie wiem, czy tu nie ma. Tabliczka gdzieś tu była, ale chyba to była tabliczka magii. Fajnie by było wszystkie te tabliczki też wyzbierać. Chyba zrobimy sobie taki jeden odcinek. Ewentualnie ja sobie po prostu przelecę po mapie i pozbieram wszystkie interesujące mnie tabliczki i wam tylko będę pokazywał, gdzie co jest, nie? Żeby nie było, że tego nie widzieliście. Dobrze. Generalnie tam jest bandyta. I to jest fajny bandyta, bo chce nam zrobić kuku na muniu. A my jako porządni obywatele nie chcemy, żeby nam zrobił kuku na muniu. Więc to my musimy mu zrobić kuku na muniu. Rozerwę cię na kawałki. Nie wiem. O! To raczej nie będziemy musieli się umywać do magii. Ej, kolega, ja myślałem, że ty będziesz mieć miecz. Dobrze. Ryba, rum, ryłka, złota. Fajna sprawa, kolego. Zawsze miło z waszej strony, jak macie takie rzeczy. Mhm. Ale na jednego... No właśnie. Ojoj. Przydałoby się go jakoś... Uciekaj! Najszybciej jak tylko... Kolego, nie bij mnie. Nie bij mnie! No! Gin! Dobra. Mamy miecz, miksturę, piwo, pierścień. Fajnie. Tam jest jeszcze jeden. Zajmiemy się nim za chwilę, dobra? Dobra, 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 dobra. Weźmy sobie to. To jest fajna broń. Zadaje sporo obrażeń, plus zwiększa nam o 5 szansę, więc zawsze fajnie. No to już mamy 15 na start, nie? Oj. Dobra, kolego, powalczmy jak równy z bandytą. Tylko że ja mam 0 zdrowia. I wiedziałem, że to nie wejdzie. To nie się nie uda. To się nie uda. Ajajaj. Dobra, gdzie ty jesteś, panie bandyt? Jesteś niebezpieczny bandyt. No ty! Więcej mi strzał zmarnuj, stary. No ile ty tego jeszcze chcesz mi zmarnować? I zaraz mnie położy jednym ciosem. No jednak nie. Ha, frajer. Masz walka pod łuk taka zajebista. Chłop wokół ciebie lata, ty do niego strzelasz. Jessa. No. Tak trzeba żyć, tak trzeba żyć. Po prostu. Nie ma zmiłuj. O kurde! Ja już byłem pewny, że tu nikogo nie ma. Kolego, przedyskutujmy to. Słuchaj, kupię ci... O Jezus Maria. O, wiesz co ci kupię? Kupię ci jeża. Już trzech... Ojej! Ja żartowałem z tym jeżem! Nie! Xardas! Nie interesuje mnie z tobą rozmowa. O, żartowałem z tym jeżem. Ja chciałbym takiego dużego jeża. Ojoj. O. Ojoj. 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 Dobrze. Jak nie wchodzą im kryty, to na szczęście nic nam nie mogą zrobić. A, spokojnie. Patrzcie, prawie mamy już pół do piątego levela, a to znaczy, że mamy 20... Będziemy mieć 22 punkty LP-ków. Mamy quest dla Harada, quest dla Bospera, quest dla... tego ziomeczka jeszcze.
Nie, a właśnie, się. Okej. Czyli nie otwiera nam tego, zarobiście. Quest dla, jak on się nazywał, ten pajac? Torben, tak. Torben Harad Bosper. Moglibyśmy, w zasadzie to chyba, bo na podstawowej wanii nie. Nie ma... No. Szczawiu Królewskiego nie ma. A ja nie, nie powinno być tam żadnej tabliczki, a nie, jest. Okej, okay. I tabliczka łuczników, oj, to jest bardzo ważna tam dla mnie tabliczka, bo to daje mi 4 punkty procentowe. A to zwiększa nam odległość, z której nasze strzały trafiają, prawda? Łuk jest generalnie fajny, bo zawsze wchodzi full obrażeń, nie? Więc pod tym względem broń dystansowa na starcie jest zawsze fajna. Plus, no kurde, masakrujesz ludzi z dystansu, tak? Zanim oni do ciebie dobiegną, a potem wyciągasz miecz mistrzowski i ich po prostu dobijasz. I tak sobie się zastanawiam, że chyba nie będę szedł sobie w... jak się nazywa ta broń? Złota Betty? Betty chyba. Tak się nazywa ta broń, co ma najwięcej, może ci dać za zręczność obrażeń. I ona jest w Jarkendarze, Jackendarze, jakby to mówili w tym. W tej jakże cudownej produkcji, jaką była Arkania. Czekaj, w Arkanii tak mówili, czy w Gotiku z Mierzchu Bugów? Moglibyśmy to też kiedyś przejść. To... Kopalnia kontentu generalnie. Naprawdę, to tak... To, że te gry są złe, to jedno, ale to, że są... tragicznie żerują na marce, to już jest inna para kaloszy, dosyć dziurawych kaloszy. Dobrze, generalnie chcę iść do Gomeza. Do Innosa. I się pomodlić. Bo pan Innos... ma taką usługę, że raz dziennie za 100 sztuk złota... No nie, panie Innosie, no tak to się nie dogadamy, panie kolego. Ja do pana przyszedłem jako szanowający się łowca, łowca, po prostu. No panie Innosie, nie. Nie wolno, zaklinam pana, że nie wolno tak robić. Proszę mi dać. No. I teraz się dogadujemy, panie Innosie, i dlatego zostanę paladynem. Nie no, nie wiem, czy zostanę paladynem. Dlaczego nie wiem, czy zostanę paladynem? Moi drodzy, gramy sobie bez zbroi, więc fajnie by było mieć jakieś tam minimalne defy. I opcja jest taka, że albo będziemy, albo po prostu zastrać ich obrażeniami. Moglibyśmy iść pod paladyna i mieć swoje runy, albo iść sobie do klasztoru, nie iść pod magię, ale w 5 rozdziale dostajemy amulet, który daje nam 30 obrony przed wszystkim. Co w momencie, w którym nie mam pancerza, jest całkiem sporo, mi się wydaje, nie? Więc tak sobie myślałem nad tym. I nie wiem, co zrobimy jeszcze. Ale tak sobie o tym pomyślałem, że chyba to nie byłoby głupie. Czy tutaj jest pan Kavalorn? Chyba nie, bo on się tu dopiero pojawia, jak będziemy mieć questa. Spokojnie. Czy przypadkiem jak tłukłem wcześniej te polne bestie, to nie dawały 20 expa? Tu coś było, pamiętam. Znaczy oprócz tabliczki, to między tymi pamiętam, że zawsze coś było. Ale widocznie nie jest. Czemu Leobard wychodzi tam zza krzaków, a Hilda wychodziła z mojego łoża? Nie pytajcie. Nie pytajcie Hildę, co robiła w łożu bezimiennego. Bo wam nie powie. Ty, gdzie jest ten korzeń? Jesteś głupi, to się ożeń. Nie, no serio pytam. Czy on jest tu dalej? Przecież pogadałem z... A, tu jest. Tak, jest Szaf Królewski i kamienna tablica. I to jest kamienna tablica
życia. Też fajnie. Tak, generalnie przydałoby się, myślę sobie, że dobić 50, chociaż 50 punktów, dopiero pójść w resztę. Myślę sobie, jakby to zrobić. Ile mamy strzału? 5. No to nie idziemy tutaj do Kotlinki. Idziemy sobie do Bospera. Idziemy do miasta. Tak, idziemy sobie do miasta. Możemy zabić co najwyżej jeszcze te szczury tutaj, które ostatnio mnie poskromiły. Teraz raczej nie powinny stanowić zagrożenia. No dokładnie. Ale musiały zabrać. O, obywatelkę mogę strzelić. Kuszące, nie powiem, że nie. Zawsze lubię trochę postrzelać do obywateli. No ale co, nie będę taki, nie? Taki? To znaczy jaki? No widzisz, już mi lepiej. No i fajnie, mamy grzybki. Grzybki dla Konstantina są. Nawet fajnie za nie płaci. Znaczy płaci tyle, ile wyświetla się wartość. Tak po prostu. Czy my jesteśmy w stanie tu skoczyć? Ty. W teorii, gdyby się złapał, to tak. Ale w praktyce, jak widać, niekoniecznie. Znaczy tutaj pod tym coś tutaj macie? Macie. Sztukę złota. Stać! A dlaczego nie? Ty tu nie wejdziesz, chłopcze. Dlaczego nie? Już po twoim obszarpanym wyglądzie widzę, że jedyne co ze sobą przynosisz, to kłopoty. W mieście mamy już dostatecznie dużo kłopotów. Nie ma tu miejsca dla ludzi bez pieniędzy. Mam tu zioła dla alchemika Konstantina. Ach tak. W takim razie pokaż mi, co przynosisz. Tak. Wygląda w porządku. Dobra, wchodź. Tylko żadnych burt. Rozumiemy się? No i zarąbiście. Ale to jest właśnie to, o czym wam mówiłem, nie? Tylko wcześniej się coś nie striggerowało. Ja wiem, zacznijmy sobie tam w kolejnym odcinku, bo tymi dachami da się normalnie przeskoczyć. 156, dobrze. Czekaj, czy ja oddałem? Oddałem mu. To tak, do Bospera. Kurczę, nie wiem, ile mamy odcinka. Wydaje mi się, że 26 minut. Co? Tak. Pokaż mi swoje towary, kolego. A jakbym ci... No nie, to nie chcesz tego. Znaczy, nie chcesz mi dać tyle, ile ja bym chciał za to. Nie trzeba mi więcej. Tak powiedzmy. Krótki łuk bym ci sprzedał. Dobra, to bym ci sprzedał. Nie może tak dalej być. Skórzany mieszek mamy. Moglibyśmy sobie kupić kolejne ten, tylko że nie mam strzał. Ty to znowu masz. No a to jest 5 zręczności, nie? To jest niewki pierdział. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Dobrze, spokojnie. Czy zgodzisz się? Czy zgodzisz się, żebym zawał... Ale... Dobrze. Warto z każdym z nim oczywiście o tym przegadać. Mnie to i tak, nikt... Gdyż, ponieważ, bo... Zawsze dostajemy z te expa. Panie Torben. Co z twoją zgodą, mistrz? Dawaj expa. Czy Vatras da... Tak. A czy... O... Tak. Oczywiście. Więc i ja cię błogosławię. Miałeś kiedyś czarownika? Owszem, i to całkiem niedawno. Co się stało? Nazywa się Elwrich i jest moim siostrzeńcem. Dobrze pracował, ale nagle przestał się pojawiać. Gdzie on jest? A skąd ja mam... Skąd ja mam wiedzieć? Pewnie siedzi w burdelu o tej dziwki Lucy. Wróć. Możesz mnie na... Spłaciłeś dług Gritty u Matea. Wygląda na to, że porządny z ciebie człowiek. Nauczę cię tego, co chcesz wiedzieć. Jednak nie mogę zrobić tego za darmo. Ile sobie liczysz? 200. Może później, stary, wiesz? Możesz mi sprzedać parę wytrychów? No dobrze. Ale to jest w ogóle... Jesteś porządny, więc nauczę cię otwierania zamkniętych skrzyń. Torben. Halo. Panie Kowadło, proszę mnie nie atakować. Panie Haradzie. Oj, przepraszam, odbiło mi się. Mam orkową broń, o którą prosiłeś. Broń, o którą mówisz i masz, stary. Pokaż. Dawno już nie miałem w rękach takiej broni. Oczywiście. Podczas wojny z orkami byłem żołnierzem. To były cię. Myślałem. Dobrze, stary.
Mogę zostać czeladnikiem u innego mistrza? Oczywiście, stary. Więc mamy twoją zgodę. I mamy jeszcze zgodę Konstantina, bo możemy dać mu... O Boże, możemy mu dać wszystkie te rzeczy. Mamy? Tak. Mam wszystkie rośliny, które miałem przynieść. Co? Na Adano? Kto wie? Może... Chcę się uczyć innego miejsca. Przeszedłeś po... Jeśli... Dobrze. Pokaż... Jemu możemy sprzedawać grzybki. Oczywiście potrzebujemy tych goblinich jagód. To też sobie weźmiemy. I smo oszczaw królewski. Ale potrzebujemy do tego 1250 złota. Więc na razie musimy sobie to odpuścić. Mi się wydaje, że zostaniemy sobie czeladnikiem u pana Harada. Mhm. Czekajcie. U Harada czy u Bospera? Nie wiem u kogo. U Harada jest najłatwiej zarobić hajs. Bo tych pretów możemy sobie na farmie nafarmić w razie czego, nie? Kiedy przydałby, jeśli chodzi o... Tak. A Mateo powie, to oznacza, jesteś go... Dokładnie tak, wchodzę w to. Wchodzę w to. Dobrze. Kolejne 200 Poza tym czas... Czekaj, nałóż mi jak na... wykuć... No tak, nauku kowalstwa, dwie sztuki z tego. Chcę sprzedać broń. Czekaj, a to ja nie mam kowalstwa w ogóle? Nie mam kowalstwa w ogóle. Dobrze, to się nauczymy za dwa punkty. Hej, ty. To... Naucz mnie jak wykuć porządny miecz. To dość. W ogóle fajna sprawa jest z tym kowalstwem, bo on nas może nauczyć naprawdę fajnych rzeczy, nie? Czy my mamy jakiś stalowy pręt? Mamy dwa. Hej, ty. Brian też ma dwa. Co mogę u ciebie dostać? Co mogę? Dawaj. Więc możemy sobie to zrobić. Ale dobrze, moi drodzy, mi się wydaje, że z racji zostałem obywatelem tego szanowanego miasta Korinis. Co za menda. Dobrze, wykujmy sobie te miecze. Zobaczmy, ile on w ogóle płaci. Miecz. I to jest fajny jest ten miecz. No, bo on ma, widzicie, 90 zasięgu, ma 40 obrażeń, wymaga 30 siły, ale też daje 5 tego, nie? Więc to jest naprawdę fajna brońka, nie? Naprawdę, te bronie, które... Odłóż broń! Które oni sobie tutaj pozwalają nam się nauczyć, są naprawdę w porządku. Nie jest to jakiś tam top MVP. Odłóż broń! Odłóż broń. Nie jesteś wcale taki nie jestem wcale taki głupi, stary. Oczywiście mógłbym się nauczyć tego więcej, ale jakby ten podstawowy miecz nam tutaj za dwa punkciki w zupełności wystarczy. Co ciekawe, dzięki temu, że mam tego moda, że... O, no i 600 sztuk złota i zarąbiście. I możemy sobie iść od razu do Bospera, kupić sobie pierścień i strzały. Ale w każdym razie, to by było na tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Ja bym Mateusz, wy byliście wy. To był Gothic 2. Noc kruka. Bez zbroi. Widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło i pa, pa!